Cześć, witajcie z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejne informacje. W tym odcinku informacyjnym chciałbym najbardziej poruszyć kwestię zakupu nowego mikrofonu Blue Yeti. Z tym się wiąże dosyć zabawna historia, którą w sumie już chciałem, o której już pewnie słyszeli ci, którzy zalajkowali mojego fanpage'a, bo miałem z tym mikrofonem sporo problemów. Pierwszy mikrofon, który zamówiłem, bo zamówiłem w sumie dwa. Pierwszy, który zamówiłem, przyszedł do mnie dzień po zamówieniu. Byłem zajebiście podniecony, wiecie, nowy mikrofon i przyszedł po prostu kolejnego dnia z rana i to była jeszcze sobota. Wiecie, ja taki zaspany wstaję, no domofon, co tu się dzieje? A tu patrzcie, paczka przychodzi, wielka paczka w środku Blue Yeti i okazało się, że mikrofon był wadliwy, więc mój zapał opadł niczym penis emeryta. Tak jak paczka była ogólnie w fatalnym stanie. Koleś po prostu chyba mi jakiegoś bubla wysłał, nie wiem czy celowo czy nie. Raczej nie, bo to jest jakaś firma i z tego co widziałem na Allegro, bo tam właśnie zamawiałem, mieli większość pozytywów, więc nie wiem, po prostu może jakaś pomyłka, zdarza się, każdemu może się zdarzyć. Tak czy siak czekałem i dzisiaj w środę pojechałem po drugi mikrofon, tamten oczywiście zareklamowałem, dostałem kasę z powrotem, pojechałem po drugi mikrofon, koleś sprzedawał z kolei z Białegostoku, więc nie miałem problemów, nie musiałem, wiecie, czekać na paczkę znowu parę dni i tak dalej, po prostu podjechałem, zapłaciłem, wziąłem mikrofon, odpalam, działa. Działa i to całkiem dobrze, to jest po prostu normalny już mikrofon, bez żadnych udziwnień. Paczka wyglądała normalnie, więc nie mogę nic, nie mogę jakoś narzekać na ten mikrofon, bo ten już działa według mnie dobrze. Jeszcze będę kombinował tam trochę z jakością i tak dalej, częstotliwością i innymi pierdołami, ale napiszcie mi w komentarzu, błagam, jak teraz mnie słychać, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Myślę, że jest lepiej, ale czy głos się mocno zmienił, czy jest czyściej teraz brzmi mój głos, czy częstotliwość nie jest za duża, czy nie wyłapuje jakichś dźwięków. To będzie czysty materiał, bez żadnego odszumiania, bez żadnego efektów specjalnych i tak dalej. Czysty materiał, specjalnie dla was. Ta druga sprawa, seria na kanale. Teraz mam Orcs Must Die, które będzie jeszcze przez tydzień z hakiem na moim kanale. Jeszcze parę odcinków mi do wrzucenia zostało, więc o to się nie martwcie. Myślę, że jeszcze Orcs Must Die przez, no nie wiem, jakieś dwa tygodnie. Coś w tych klimatach będzie na kanale się pojawiało codziennie, oprócz tam soboty, bo soboty pamiętniki. Oprócz tego nagrywam kolejne serie. Teraz z mikrofonem będę miał, że tak powiem, nową motywację, bo wiecie, nowy sprzęt to zawsze przez długi czas będę, wiecie, o, gadam do takiego zajebistego mikrofonu, będzie zajebiście. I po prostu przygotuję wam parę serii, już niektóre nawet zacząłem, jeszcze na tym starym Logitechu, bo wcześniej miałem Logitech Desktop Edition Microphone, nie wiem, jak się to się nazywało, wiecie, taki z takim, kurczę, penisem sterczącym mikrofon, ale ten to już jest wyższa liga i myślę, że zabawi ze mną na dłuższy czas. I trzecia informacja, taka na szybko, bo w sumie na to poświęcę inny filmik. Blog Apokalipsa. Pytacie mnie, czemu nie było na przykład wczoraj, czyli w środę, nie, we wtorek. Dzisiaj ten rywam jest środa, ale pewnie wy dostaniecie to w czwartek. Znaczy, czemu we wtorek nie wrzucam? Słuchajcie, te pierwsze rozdziały wrzucałem dosyć szybko, ponieważ chciałem je zrzucić już z siebie, bo one były słabe, były słabsze pewno. Teraz będzie się więcej działo, będzie inny styl pisania. Będę bardziej zwracał uwagę na korektę, żeby wam się czytało jak najprzyjemniej. I myślę, że od teraz się zacznie arce, już od piątego rozdziału w sumie to jest taki new school, że tak powiem. I to jest już taka moja świeża twórczość, ale tak świetnie, jak to oglądacie dzisiaj w czwartek, to dzisiaj dostaniecie kolejny rozdział Apokalipsy, ale to będę zapowiadał w innym filmiku. Dla ciekawych przypominam, że link do mojego bloga jest w opisie, każdy może wejść, przeczytać. Proszę o komentarze, żebyście zostawili jakieś komentarze, bo na tym mi bardzo zależy. No i cóż, nie zapomnijcie o napisaniu jak teraz z moim głosem, jaka jest jakość jego. Tak więc dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, no i hej, pa, pa.